teraz, jeśli chodzi o handlowców, jeśli chodzi o Was, jest bardzo wyraźna przewaga odnośnie zdobywania nowej pracy, dlatego że handlowcy już mają, powinni właściwie mieć, no dobrze, handlowcy zawsze mają umiejętność wychodzenia do partnerów biznesowych, nawiązywania kontaktów, co przy późniejszych etapach rekrutacji jest szalenie istotne, ponieważ ma to znaczenie na rozmowie kwalifikacyjnej też, ale głównie ma to znaczenie na ukrytym rynku pracy, o którym dzisiaj też Wam opowiem. Poza tym, jeśli chodzi o handlowców i ich przewagę, Wasze osiągnięcia są mierzalne, bo poziom sprzedaży da się zmierzyć, wzrost powiedzmy, czy realizację targetów procentowo, czy jakieś powiedzmy projekty realizowane w ramach sprzedaży, da się to określić i później przedstawić nowemu pracodawcy jako jedną z Waszych największych zalet. A osiągnięcia, ten temat rozwinę później, to jest w sumie najlepszy argument sprzedający nowego kandydata nowemu pracodawcy. Poza tym oczywiste łatwość w networkingu, tak? Bo przy poszukiwaniach nowej pracy trzeba uruchomić wszystkie możliwe kanały dotarcia do ofert pracy. Przy okazji też poprzez znajomych z branży, znajomych znajomych, czy osoby, które mogą nas gdzieś polecić. To jest też jak poprzez kontakty handlowe, handlowcy mają w tym o wiele większą łatwość. No i dla handlowców, co jest ciekawe, też oferty pracy są dostępne zawsze. Nawet podczas kryzysów, ten czas, o którym wspomniałem, 2012 rok był tego dobrym potwierdzeniem. Z Waszego doświadczenia, czy też czujecie to, że jeśli nawet rynek nie jest najlepszy, dla handlowców oferty pracy zawsze można znaleźć. Lepsze lub gorsze, ale zawsze. Jest tak? Jest. Dokładnie. Tym bardziej, że w czasach, kiedy są problemy z finansami firmy, działem, który trzeba dopieszczać, dochuchać i traktować najlepiej, to jest właśnie sprzedaż. Bo jeżeli to nawali, no to wtedy firma się może pożegnać na dobrą sprawę z historią na rynku. Co dalej? Jeśli chodzi o ukryty rynek pracy, zobaczcie, jaki procent ogłoszeń, jaki procent ofert pracy znajduje się na rynku dostępnym przez ogłoszenia. Mam tu na myśli media wszelakie, czyli prasa, internet, bądź inne media, przez które firmy ogłaszają to, że chcą kogoś zatrudnić. W Polsce, to jest właściwie światowa statystyka, w Polsce to jest do 30%, co oznacza, że pozostałe dwa wycinki koła sumują się do 70%. Czemu tak się dzieje? To też nie będzie dla Was zaskoczeniem, jeżeli o tym powiem. W ogóle wiele rzeczy, które dzisiaj powiem, będą oczywistościami, ale jak się przekonałem z mojej współpracy z osobami, którym pomogłem, są to oczywistości, o których się zapomina. To jest tak oczywiste, to się zrobi i się zapomina, potem się tego nie wdraża. W każdym razie, wracając do tego wykresu, czemu się w ten sposób dzieje? Dlatego, że firmy chcą też oczywiście minimalizować koszty rekrutacji, ponieważ każda rekrutacja to są czasem potężne pieniądze, które firma musi wydać, żeby pozyskać dobrego kandydata. Co na to się składa? Są przede wszystkim koszty ogłoszeń, tak? To jest może nieznaczący koszt, ale jednak. Bardzo duże są koszty headhunterów bądź agencji pośredniczących w pozyskaniu kandydata. Tego firmy czasem też chcą, najczęściej, jeżeli mogą, to unikają. Wszelkiego rodzaju pośrednictwo. Poza tym jest koszt wdrożenia takiego kandydata, tak, do pracy. Koszt czasu osób, które muszą się z nim spotkać, właściwie z nimi, bo im więcej kandydatów, tym więcej tego czasu jest poświęcanego. Więc to są wszystko koszty, które trzeba zminimalizować. Więc jeżeli firmy mogą, to najpierw ogłaszają się poprzez wewnętrzne portale w korporacjach, bądź rozpuszczają informacje wśród dotychczasowych pracowników, że chcą zatrudnić kogoś o określonym profilu. Jeżeli to nie zadziała, w tym momencie poprzez rekomendacje istniejących pracowników poszukiwani są ludzie na zewnątrz, tak? Najpierw wiadomo, chcą awansować ludzi od środka. Potem przez rekomendacje istniejących pracowników szuka się ludzi na zewnątrz. I co ciekawe, w tym momencie już 70% stanowisk jest obsadzonych. Dopiero jeżeli to się nie uda, firmy wychodzą na zewnątrz i są ogłoszenia w prasie, tak? Część z tego 20% kawałka wykresu to są też headhunterzy. Także można mówić o tym, że ukryty rynek pracy to jest 80% w skali świata średnio, u nas około 70% wszystkich ofert dostępnych na rynku. Więc co w takim razie można zrobić, żeby swoje szanse polepszyć? Jak się przyjrzycie wykresowi bliżej, to 40% akurat na tym wykresie to są ludzie, których znasz, do których się można odezwać. To są relacje biznesowe, relacje z osobami z branży, relacje z innymi osobami, które mogą Was zarekomendować.
Druga część to są ludzie, których chcesz poznać. I po to będzie Wam potrzebny m.in. networking. Idąc dalej. To, co powiedziałem wcześniej, akurat właśnie to był ten slajd, który miałem omówić. Najtańszy tak sposób, bo odpadają koszty ogłoszeń i headhunterów, mówiąc o rekomendacjach. Poza tym jest też najszybszy, bo nie trzeba się spotykać ze wszystkimi kandydatami, tylko kandydatów kilku pozyskanych przez rekomendacje istniejących pracowników. To są najczęściej pracownicy dobrzy, spośród których już można wybierać. Poza tym jest to też wiarygodny sposób, dlatego że w przeciwieństwie do czasów sprzed 10-15 lat, obecnie rekomendacje to nie jest kumoterstwo, tak? Czyli w sferze polityki obserwujemy kumoterstwo na co dzień, w biznesie już normalnym kumoterstwo przestało być opłacalne, dlatego zatrudnia się ludzi z rekomendacji jako tych w sumie najlepszych, sprawdzonych. Poza tym, z racji tego, że jest to polecenie, zazwyczaj nie polecamy kogoś, kto nie jest dobry, prawda? Kogoś, kto by się zbłaźnił i przyniósł nam wstyd. Więc z tego względu też jest wstępne zaufanie do osób zatrudnionych przez rekomendacje. Więc w jaki sposób można sobie ułatwić całe zadanie? Jest tu kilka kroków. Pierwszy z nich – headhunterzy. Nie wiem, jakie kroki wykonywaliście dotychczas, natomiast są też headhunterzy wyspecjalizowani w rekrutacji handlowców, którzy nie są tak dobrzy jak Marcin. Marcinowi będę dzisiaj wystawiał laurkę, bo zasługuje na to. W każdym razie warto takie osoby poznać. Mówiąc o uruchomieniu maksymalnie dużej liczby kanałów dotarcia do nowych ofert. Kolejne, znajomi z branży już wspomniani, czyli osoby, które znamy bezpośrednio, które na przykład pracują w firmach, w których chcielibyśmy pracować. Znajomi znajomych z branży, to jest też ciekawe, bo naszych znajomych możemy poinstruować, że szukamy pracy i żeby odezwali się do osób w jeszcze innych firmach, powiedzmy, w których docelowo moglibyśmy pracować, żeby albo zapytali, albo zdobyli kontakt do osób decyzyjnych, które się przyda na później, też dzisiaj o tym opowiem. Kolejny, biznes miksery, wszelkiego rodzaju konferencje branżowe. Tutaj akurat statystyka nie jest najlepsza, ale mimo wszystko warto z tego korzystać. Ofert wszelkiego rodzaju biznes mikserów, konferencji branżowych jest sporo. Poza okresem wakacyjnym dzieje się ich dosyć dużo w takim mieście jak Warszawa zwłaszcza, więc można się zainteresować, bywać, poznać ludzi. Tylko to też ciekawostka. Biznes miksery, konferencje branżowe niekoniecznie to jest metoda na poszukiwanie pracy, kiedy jej potrzebujemy na wczoraj. Ponieważ w kontaktach z potencjalnymi albo przyszłymi przełożonymi, albo ludźmi, którzy mogliby nas zarekomendować, jeżeli potrzebujemy pracy na wczoraj, będzie duża nuta desperacji. To w niczym nie pomaga. To jest bardziej metoda na rozpoznanie rynku, na zdobycie kontaktów, które mogą być przydatne później. No i specjaliści. Dlaczego właśnie Marcina nazwałem specjalistą? Ponieważ nie jesteś headhunterem, Marcin. Takim stricte headhunterem. Ja mówię, ja jestem handlowcem. Dokładnie. W każdej branży istnieją ludzie, których po prostu warto znać. Którzy mają rozległe kontakty, do których inni zwracają się po poradę, po pomoc, po pośrednictwo w biznesie, po jeszcze innego rodzaju przydatne usługi bądź informacje. I są to zazwyczaj ludzie dość mocno poukrywani, ale którzy dużo mogą. I każda branża takich ludzi ma, jest ich niewielu, ich warto znać. Więc takie osoby nazywają specjalistami, więc właśnie stąd Marcin. Tak? A przy okazji, jak Marcin mnie zaprosił na wystąpienie tutaj przed Wami, to mocno się ucieszyłem, ponieważ z Wami będzie dużo prostsza robota, bo nie trzeba podstaw tłumaczyć. Zaznaczę to później, bo tak jak wspomniałem, handlowcy dużo płynniej poruszają się po rynku pracy. W każdym razie, tym osobom, do których się odezwiemy, też trzeba tą robotę ułatwić, ponieważ jeżeli najpierw doprecyzujemy swoją listę osiągnięć mierzalnych, określę później, co mam na myśli przez osiągnięcia, poza tym doprecyzujemy cel, czego my właściwie szukamy, tak? Do tego dołożymy narzędzie, dobrze skomponowane CV, profesjonalny list motywacyjny i rzecz, o której najczęściej w Polsce ludzie nigdy nie słyszeli, mianowicie list spekulacyjny, czyli forma umotywowania naszej kandydatury, kiedy nie ma żadnych ogłoszeń o pracę. To jest stricte na ukryty rynek pracy. Jeżeli osoba, z którą rozmawiamy, czy to znajomy, czy znajomy znajomego, czy headhunter, czy ktokolwiek inny, kto może nas zarekomendować, dostanie pakiet takich informacji, będzie mógł bardzo łatwo działać. Może być nawet sytuacja, że towarzysko będzie rozmawiał przez telefon z którymś znajomym, tak, z innej firmy, w
trakcie rozmowy przewinie się, że tamten ostatni czegoś potrzebuje, konkretnego człowieka. W tym momencie pojawia się, a słuchaj, znam kogoś takiego, kto mógłby się przydać, skontaktuję was, spotkajcie się, porozmawiacie, jak coś z tego będzie fajnie. Sam w ten sposób osobiście pomogłem w zatrudnieniu przynajmniej kilkunastu osób. Po prostu gdzieś w trakcie rozmowy pojawiła się potrzeba. Słuchaj, potrzebuję takiego człowieka, znasz kogoś takiego? Wiesz co, znam. Krótkie skontaktowanie, maksymalnie 2-3 tygodnie upłynęły do momentu formalnego zatrudnienia. Także w te narzędzia warto takie osoby wyposażyć. Teraz, jeśli chodzi o samo CV, dużo jest mitów, dużo jest informacji, jak takie CV komponować. Dzisiaj wam tego wszystkiego nie omówię, skupię się na najważniejszych rzeczach, ponieważ jedną z najważniejszych spraw jest optyczna kompozycja pozwalająca na szybkie odnalezienie kluczowych informacji. Czemu w ten sposób? Dlatego, że jeżeli bierzemy udział w rekrutacjach, załóżmy, może nie masowych, tak, ale gdzie przysyła się wielu kandydatów, w czasach kryzysu przysyła się zawsze wielu kandydatów, osoba, która robi wstępną selekcję CV, to jest zazwyczaj pani, nie wiem czemu, ale stanowiska w większości przez kobiety są obsadzone, specjalista z działu HR, która robi wstępną selekcję, tak, ma pewną matrycę na zasadzie ogłoszenia z profilem kandydata i tylko patrzy, pasuje, ok, nie pasuje, na bok, na później albo w ogóle wcale. Jeżeli CV jest ułożone optycznie, dobrze, takiej osobie łatwo jest znaleźć kluczowe informacje o przebiegu kariery, o osiągnięciach i wtedy jest dużo większa szansa, że zakwalifikuje nas do kolejnego etapu rekrutacji. Statystyka, która mówi o tym fragmencie, jeżeli ten ktoś jest mocno zajęty, nie poświęci na jedno CV więcej niż 20-30 sekund. Czasem nawet to jest 10-15, bo wprawiony rekruter jest w stanie szybko wyłapać CV, tak właściwie skanując oczami z góry na dół. Nawet jeżeli to ma 3-4 strony, szybko jest w stanie wyłapać kluczowe informacje, czy dany kandydat się kwalifikuje, czy też nie. W takim razie trzeba takiemu rekruterowi pomóc. W jaki sposób? Optycznie ułożone CV, które pewne elementy wybije na pierwszy plan, w tym osiągnięcia. Tak? Kolejna rzecz. Jeżeli CV ma być skuteczne, o czym już wspomniałem, o osobach rekomendujących Ciebie, wyposażasz takie osoby w argumenty, dzięki którym mogą Ciebie zarekomendować, sprzedać dalej. Działa to wtedy błyskawicznie, jeżeli oni wiedzą, czym Ciebie dobrze sprzedać. To jest ciekawy mechanizm psychologiczny, ponieważ jak się dobrze z takimi osobami porozmawia i skontaktuje się taka osoba z kimś docelowym, tak, Twoim przyszłym przełożonym ewentualnym, to wrażenie jest, że ten pośrednik działa w interesie obu stron. I w Twoim, ale też, że on pomaga temu, powiedzmy, przyszłemu przełożonemu, który potrzebuje albo desperacko, albo bardzo intensywnie kogoś takiego jak Wy. No i co ciekawe też, CV jest narzędziem wysokiej precyzji. Chodzi mi tutaj o profilowanie. Czemu o tym wspominam? Jako headhunter widziałem CV, które kandydaci komponowali, które były wysyłane w odpowiedzi na wiele różnych ogłoszeń, a CV było w tym samym kształcie. Chodzi o to, że ktoś, kto CV czyta, jeżeli widzi, że odrobiliście pracę domową i CV jest dopasowane do konkretnej oferty, do konkretnego ogłoszenia, to też od razu działa na plus kandydata. W odniesieniu do CV generycznego, które jest bardzo ogólne, które widać, że po prostu było wysyłane na wiele stanowisk. To jest taki ciekawy też czynnik psychologiczny. Daje to przewagę, powiedzmy, kolejny punkcik do przewagi kandydata. Teraz mówiąc o osiągnięciach, czyli o argumencie, który najlepiej Was sprzedaje. W esencji, mówiąc o osiągnięciach, chodzi o pieniądze, tak? Czyli jak Twoja dotychczasowa praca przekładała się na pieniądze w firmie poprzedniego, dotychczasowego, bądź wszystkich pracodawców. Czyli w jaki sposób Twoja praca przyczyniła się albo do zysków, albo do oszczędności, albo do minimalizacji strat i reklamacji klientów. Nie trzeba Wam tłumaczyć, że końcowo takie rzeczy wpływają na wynik finansowy firmy. Mówiąc o handlowcach, najłatwiej można odnieść Waszą pracę do zysków, tak? Czyli do sprzedaży, czyli realizacji na przykład targetów sprzedażowych, bądź... trzymajmy się tego przykładu. Mówiąc o oszczędnościach, też będąc handlowcami możecie zauważyć pola do usprawnień pewnych w firmie, do oszczędności typu zmiana dostawcy na tańszego bądź lepszej jakości, tak? Możecie też zaobserwować pewne procedury w firmach, które niedoglądane przez długi czas, zapomniane, okazały się już, powiedzmy, zdezaktualizowane.
zwłaszcza w korporacjach to jest nagminny temat, ponieważ procedury wymyślone 5 lat temu często nie przystają do obecnych realiów rynkowych. To też jest kolejny punkcik, który jeżeli został zauważony i wdrożony w firmie poprzedniego pracodawcy, to wszystko świadczy na waszą korzyść. Tak? To się wszystko sumuje na po prostu ogólnie rozumiane osiągnięcia. Przykłady? Na przykład realizacja targetów sprzedażowych na poziomie 90%.